Witajcie! Pora przyjrzeć się pierwszym rzeczom z niedawno prezentowanej paczki. Na pierwszy ogień pójdzie pewien sympatyczny maluch, który od razu skradł moje serce. Chciałem się przyjrzeć tej zabawce od bardzo dawna i mega się ucieszyłem, gdy dowiedziałem się od Ranalkusa, że zostanie dorzucona do przesyłki. Przed Wami 52 Toys Beastbox Dio. Czy to jest nawiązanie do... Seria Beastbox przykuła moją uwagę już dawno temu. Ogólnym założeniem są niewielkich rozmiarów transformujące się zabawki w formie przerysowanych mechanicznych zwierząt czy fantastycznych bestii, które można złożyć do postaci sześciennej. Stąd właśnie to box w nazwie. Ciężko mi powiedzieć coś na temat ewentualnego lore stojącego za tymi słodziakami, ponieważ strona producenta jest prowadzona niestety wyłącznie po japońsku. Estetyka tych figurek jest za to moim zdaniem na tyle atrakcyjna dla oka, że bez jakiegoś tła fabularnego można się w sumie tutaj obyć, bo figurki bronią się same. Mimo że na ogół tego nie robię, myślę, że w tym wypadku warto przybliżyć opakowanie produktu. Raz, jest to coś, czego wcześniej się nie prezentowałem, całkowite nowum, a dwa, pudełeczko jest nadzwyczaj estetyczne. Ma okienko, przez które można sobie podejrzeć figurkę zapakowaną dodatkowo w przezroczysty sarkofag oraz bardzo ładny ozdabiający je artwork, przedstawiający jakby prześwietlenie robota, ukazujące jego wewnętrzne podzespoły. Bardzo lubię takie motywy, właśnie takiego rodzaju przekroje techniczne przez fikcyjne mechanizmy. Detale na tym arcie są no naprawdę mega szczegółowe. Potęguje to tylko wrażenie obcowania z obiektem dla kolekcjonerów. Z tyłu mamy jeszcze jeden rzut na naszego dinozaurka oraz wizualną informację o tym, że w formie kostki figurki te mogą być przechowywane w specjalnych sześciennych kasetkach. Do tej wersji Dio, a jest to wersja późniejsza z dodatkowym akcesorium, nie dołączono takiej kasetki z jakiegoś powodu, ale nie ubolewam nad tym, obejdę się raczej bez tego czegoś. Wewnątrz opakowania poza figurką znajdziemy trochę makulatury, czytelną instrukcję składania zarówno z robota do kostki, jak i z kostki do robota, bardzo przystępna, jasna instrukcja, o wiele przystępniejsza od na przykład współczesnych instrukcji Transformers. Dalej karta kolekcjonerska z ładnym artworkiem przedstawiającym Dio stojącym na takim jakby podświetlanym podejście. No całkiem ładna rzecz z zaokrąglonymi rogami, więc nie powinny się one zaginać. Z tyłu raz jeszcze wizerunek przekroju przez robota oraz coś kultowego w języku figurek akcji, czyli statystyki bohatera. No jak widać Dio jest taki sobie jeśli chodzi o siłę czy obronę, osiąga za to przeciętną szybkość, no i mocno nadrabia brawurą i inteligencją. O tym ostatnim no w sumie bym nie pomyślał, ale okej, pozory mylą. Kolejna złożona kartka to katalog innych produktów z linii. Na chwilę obecną jest już troszeczkę zdezaktualizowany, bo z tego co widziałem obecnie trwają preordery na nowsze figurki od tutaj przedstawionych, ale i tak warto się przyjrzeć jak wyglądają inne propozycje. Beastboxy występują w wielu wariantach kolorystycznych. Tutaj na przykład widać rekolory Dio. Czasami są to też lekkie remoldy i jest to w sumie fajne, bo komuś może podoba się na przykład forma danej figurki, ale kolorystyka już niespecjalnie, więc ma do wyboru kilka wariantów. No tutaj na przykład ten ciemno-niebieski Dio w sumie też wygląda moim zdaniem nieźle. Tutaj obok taki gorylek imieniem Jojo. Jojo Dio, no to musi być świadome nawiązanie, okej. Okay. Też w każdym razie wygląda fajnie. Poniżej taki słonik i triceratops. O, ten triceratops mi się podoba. Stylem bardzo, bardzo by pasował do Dio. Mają podobne oczęta. Rekolory słonika, znowu rekolory Jojo i Dio. Takie trochę jakby militarne camo. Yo! Behemoth i Raiden, jo. No ci są fajni, zwłaszcza Hipek prezentuje się mega pociesznie. Oj, chciałbym takiego hipopotama. Robot Hipek, no tego to jeszcze nie grali. Z drugiej strony znowu rekolory, z innych rzeczy jakiś taki pingwin. Okej, no widzę, że niektóre pomysły są tutaj mocno bekowe, a inne nawiązują nawet do znanych marek, jak Getter Robo i Aliens. Wow. Mały składający się w kostkę ksenomorf, no miazga po prostu. No i tak jak wspomniałem, ten katalog przedstawia tylko niektóre modele. Aktualne preordery obejmują na przykład takiego kitku, byczka, takie inne dinozaurki. No bardzo efektownie się to wszystko prezentuje i coś czuję, że można by się z tą serią szerzej zainteresować, bo stylistyka i sama idea bardzo do mnie przemawiają. Czas najwyższy przyjrzeć się w końcu figurce, no bo to ona jest tutaj w końcu najważniejsza. Pierwsze co uderzyło mnie po wyjęciu jej z opakowania to jakość wykonania, która jest po prostu pierwszorzędna. Plastik jest bardzo dobry jakości. Fajny, matowy, wytrzymały. Absolutnie nie czuć tutaj obcowania z jakąś podróbkową jakością, a wręcz ten feeling w ręce jest na pewno lepszy od niektórych produktów Hasbro. Podobnie wysoki poziom prezentuje sobą malowanie. Na figurce znajduje się co prawda niewiele podmalowanych powierzchni, jednak wszystkie te nadruki są ostre, wyraźne i estetyczne. Czuć od tej figureczki, że pomimo niewielkich rozmiarów i takiej no przerysowanej kreskówkowej prezencji, jest to produkt jak najbardziej dla dorosłych kolekcjonerów. Nasz Dio jest mechanicznym dinozaurem, króciutkie przednie łapki, masywny ogon i kanciasty łebek każą podejść że jest to taki miniaturowy, mechaniczny, kreskówkowy tyranozaur. Pyszczek ma masę charakteru, duże zmrużone oczy zerkają tak trochę złośliwie, trochę drapieżnie, a jednocześnie uroczo. Na górze mamy nadrukowaną nazwę producenta, na policzkach ładne mechaniczne detale podmalowane na czerwono. Oczywiście paszczę można otworzyć. Staw w szczęce jest dosyć ciasny, nie za bardzo, ale na tyle, żeby nie dał się tej mordki otworzyć jednym palcem. Dio ma takie mocno stylizowane ząbki. No, muszę przyznać rację Renarkusowi. W naszej rozmowie na temat tej figurki porównał on Dio do Mauserów z Żółwi Ninja i faktycznie
faktycznie. Podobieństwo jest spore. Małe ciało, duże nogi i zębata paszczęka. No kto wie, może to właśnie Mausery były bezpośrednią inspiracją. Wewnątrz pyska również znajdują się detale, takie jakby, nie wiem, rury, przewody czy inna aparatura. Na górnym podniebieniu tak samo, no zatem zadbano o szczegóły. Mimo że nieduża figurka, nie jest ona nudna wizualnie. Przednie łapki są serio maleńkie, no skojarzenie z T-Rexem mocno. Mają jedynie po dwa stawy zawiasowe, zakończone haczykowatymi pazurkami. Bardzo urocze łapeczki, może są mało praktyczne, ale słodziutkie. Giczały są znacznie potężniejsze, takie masywne wręcz. Dio ma kanciaste uda, formujące kształt skrzynki po transformacji. No wyglądają jakby były pokryte takim, no, solidnym pancerzem. Zakończone są solidnymi pazurzastymi stopami, na których figurka pewnie stoi, nie tracąc równowagi. Krępe ciało jest kompaktowe, no wchodzi tutaj trochę taka stylizacja super deformed. Króciutki ogonek zdobią kontrastujące z jaskrawą żółcią ciemne paski. Ogólnie stylistyka figurki bardzo mi przypasowała. Taka kombinacja właśnie wspomnianych Mauserów z taką ala mangową jakby stylizacją. No Dio wygląda jak taki robozwierzak z jakiegoś anime, w którym stanowiłby maskotkę drużyny. W kwestii ruchomości. Dio jest całkiem pozowalny. Poza ruchomą szczęką w głowie mamy staw kulkowy w łączeniu z szyją. W samej szyi jeszcze dwa stawy zawiasowe, więc Dinek może sobie fajnie pokręcić czerepem. Manipulowanie głową ujawnia tak swoją drogą kolejne detale. Parę siłowników na sady szyi. Fajnie. Łapeczki, jak wspomniałem, po parze stawów zawiasowych w barkach i pazurkach. Nogi mają o taki rozstaw na boki, bez szpagatu, no ale w sumie tego typu figurce więcej nie trzeba. Można nimi zakręcić 360 stopni w biedrach, są stawy kolanowe, zginające się do wewnątrz oraz obrót w pazurkach. Nie jest to oczywiście poziom jakiś tam Figm czy SH Figuarts, ale pozwala na parę fajnych, ekspresyjnych ustawień. Dio potrafi wyglądać drapieżnie, ale jednocześnie niezwykle uroczo. Dodatkowo pod ogonkiem znajduje się port 3 mm, perfekcyjny do podpięcia do jakiegoś action standa. Dinek nie jest znany jedynie na swoje silne szczęki i zęby, kiedy ktoś mu się naprzykrza. Może również postrzelać. Figurka ma jako akcesorium dodawane właśnie do tej konkretnej, poprawionej wersji taką oto wieżyczkę strzelniczą o mocno futurystycznym designie, zapewne naparzającym jakimiś laserkami czy innym piu-piu. No takie małe strzeladełko, również bardzo fajnie wykonane. Na grzbiecie Dio znajduje się port 3 mm, do którego domyślnie wpina się wieżyczkę i oto już maluch może pruć do wrogów, o ile jakikolwiek oczywiście w ogóle posiada. Wygląda to spoko, wieżyczka jest mała i zgrabna, więc nie zakłóca sylwetki, a wręcz stanowi kolejny szczegół przykuwający uwagę. No nawet ten niebieski na niej nie odcina się jakoś brutalnie, tylko fajnie współgra z całością. Co więcej, Dio ma porty także na udach, więc jeśli posiadamy w naszych kolekcjach jakieś uzbrojenie tego właśnie formatu, jak na przykład niektóre sztuki broni z Transformers, bądź modeli Gunpla i pochodnych, no to możemy sobie z tych portów skorzystać i dozbroić Dinka na wypadek, gdyby ten miał iść na wojnę. Pora omówić ostatni aspekt tej zabaweczki, czyli transformację. Nazwa marki zobowiązuje. Jak już wspomniałem wcześniej, robociki z tej serii składają się do z grubsza sześciennych kształtów. Jest jeden element platformingowy, mianowicie należy przepiąć wieżyczkę z grzbietu na port pod ogonem, a sama transformacja jest banalna. Należy zsunąć łebek na dół, podwinąć przednie łapki, giczoły zagiąć i skompresować, pamiętając o obróceniu pazurków, bo tylko w tej orientacji można je przypiąć do reszty konstrukcji, no i całość pozycjonuje się jeszcze odpowiednio, żeby góra głowy tu utworzyła część jednej ze ścianek i na koniec zostaje podwinąć ogon. I oto jest tryb skrzyneczki. Cóż, nie jest to bardzo emocjonujący tryb alternatywny dla transformującej się zabawki, po prostu no sześcian, skrzynka, zwał jak zwał. Być może gdzieś tam w lore serii jest wyjaśnione, czemu te robociki przybierają akurat kształt kostek. Nie wiem, ja to sobie tak od autorsko, fanowsko tłumaczę tak, że być może przybierają kształt mini kontenerów zabieranych przez ludzi na statki kosmiczne. No bo czemu nie, tak sobie wymyśliłem. Ale tak naprawdę zostało to tak zaprojektowane, no bo w końcu służy to chwytliwej nazwie serii, tak, Beastbox, więc muszą być skrzyneczki. I jest to całkiem spoko skrzyneczka. Wiadomo, nie jest to idealny kształt sześcianu, bo gdzieniegdzie są jakieś tam wcięcia, jakieś wgłębienia, ale ogółem jest to porządnie wykonana kosteczka. Wszystkie elementy nieźle się trzymają razem, złożone part sformujące się działko ładnie uzupełnia fakturę jednej ze ścian. No jest to oczywiście, nie jest to oczywiście nic bardzo pasjonującego, ale spełnia założenie serii. Trochę mi się to kojarzy z poczciwymi na przykład Rock Lords, czy na swój sposób także Bakuganami. No nie ma tutaj co prawda żadnego automorfu, z którego Bakugany są znane, ale jest motyw kształtu jakiejś konkretnej bryły. W jednym wypadku kuli, a w drugim sześcianu. Mimo wszystko fajna rzecz, można by taką skrzyneczkę dać na przykład do trzymania jakiejś większej figurce. Transformacja jest bardzo prosta, tak w jedną, jak i w drugą stronę. Niemniej, no to przyjemna przemiana, angażująca, pomimo niewielu kroków do wykonania. Powracając do postaci robota, trzeba zwrócić uwagę, czy wydłużyło się golenie. Jest w nich coś w rodzaju połączenia teleskopowego. Łatwo jest zapomnieć o tym kroku. Ja na przykład tutaj tak zrobiłem, później oglądając to nagranie, to zauważyłem, nie zrobiłem tutaj tego rozłożenia tych łapek. Odrobinę skraca to nogi, ale efekt i tak jest nawet spoko. Porównanie nadszedł czas. Na początek może z niewielkimi modelami Gunpla, Gundam Build Fighters Petit Bear Guy, Burning Red oraz chibi wersja Build Fighters Burning Gundama. Dalej jako alfa stada raptorków z Jurassic World Snap Squad, inne dinozaury i ala dinozaury, Transformers Power of the Primes Slash oraz minifigurka Godzilla z Monsterverse, coś z Lego, brickheadowe wyobrażenia mnie oraz mojej żony oraz Wally. Ponieważ nie można nie zestawić ze sobą dwóch żółtych robotów zmieniających się w kostki.
Moje pierwsze doświadczenie z figurką Beast Box uważam za bardzo udane. Dio ma masę osobowości, jest przeuroczy, bawialny, transformacja jest lekka i przyjemna. Cieszy też bardzo, ale to bardzo, bardzo dobre wykonanie. Wychodzi na to, że Beast Boxy to małe cudeńka i teraz serio się zastanawiam, czy nie zdobyć kolejnych i nie uczynić z nich jeszcze jednej gałęzi kolekcji i takich sobie zbierać jak takie mechaniczne Pokémony. Bardzo mnie to kusi, bo serio, figurka wywarła na mnie jeszcze lepsze wrażenie niż myślałem. Zero zawodu. Jedyne, co może odstraszać, no to może cena. Oscyluje ona w okolicach 20-22 euro. Przyznaję, trochę sporo jak na takie małe figurki, aczkolwiek podejrzewam, że w różnych sklepach wygląda to różnie i pewnie da się je dostać gdzieś taniej. Szczerze polecam, o ile oczywiście ktoś lubi takie małe, pocieszne postacie. To by było na dzisiaj wszystko. Dzięki za uwagę, tradycyjnie zachęcam do zostawienia komentarza i do usłyszenia, moi drodzy.